Witam was serdecznie w Technologiczne, jedyny taki program na antenie Polsat Games. Ja nazywam się Jakub Malec i dzisiaj przejrzymy to, co się dzieje w świecie IT. Przeżyjemy niesamowitą przygodę i porozmawiamy z kimś, o kimś, w liczbie pojedynczej albo mnogiej. O tym za chwilę się dowiecie. Tak więc, zaczynamy! Najwyższa pora na przegląd informacji ze świata IT. Zaczynamy! Współcześnie cenimy rozwiązania inteligentne, automatyzujące części wykonywanej przez nas pracy. Przez to powstały takie urządzenia jak inteligentne odkurzacze, lodówki, kosiarki czy pralki. Cel takich urządzeń jest jeden – ułatwić nam życie. A kanadyjska firma Felix Smart postanowiła stworzyć akcesorium dla posiadaczy akwariów. Komputer, dzięki któremu uczynimy je inteligentnym. Czym jest to urządzenie i jakie funkcje ma do zaoferowania? Felix to komputer zarządzający naszym akwarium. Dzięki niemu możemy kontrolować akwarium w nowoczesny sposób. Przy użyciu smartfona. Felix obsługuje ponadto komendy głosowe. Jest kompatybilny ze wszystkimi najważniejszymi asystentami głosowymi, takimi jak Google Assistant, Siri czy Alexa. Prawdopodobnie jednak, by funkcja działała, należy dokupić zewnętrzny mikrofon. Ale tak naprawdę, co nam oferuje ten komputer? Przede wszystkim, dzięki podpinanym przez porty USB urządzeniom i czujnikom, możemy zdalnie, uwaga, mierzyć temperaturę, mierzyć poziom pH, mierzyć ilość światła, karmić nasze wodne stworzenia oraz otrzymywać powiadomienia o zmianie wody. Dzięki dostępnej do zakupu kamerze 360 stopni możemy ponadto monitorować nasz akwarium z dowolnego miejsca na świecie, a także dzielić się widokiem naszego akwarium z resztą świata. Oprócz kamery dostępne jest także alternatywne źródło zasilania, które w przypadku zaniku energii utrzyma nasz akwarium do 7 dni. Najtańszy zestaw został wyceniony na $59, co w przeliczeniu daje kwotę około 225 zł. Zestaw z kamerką 360 stopni to już koszt ponad $130. A teraz udamy się w kosmos. Całkiem niedawno teleskop Hubble'a miał problem z jednym z żyroskopów. Okazało się, że restart systemów nie podziałał i za dziwne zachowania odpowiedzialne były jakieś dziwne blokady. Naukowcy z NASA wykonali więc całą serię manewrów, które miały za zadanie odblokować żyroskop. Okazały się one skuteczne i teleskop wraca już do normalnej pracy. Wciąż jednak nie wiadomo, co spowodowało problemy. Żyroskopy pozwalają urządzeniu orientować się podczas dryfowania po orbicie, więc są one bardzo ważne. Odkrycie powodu, dla którego obecna była blokada, z pewnością stanie się ważnym zadaniem, które w przyszłości pozwoli na szybsze rozwiązywanie takich problemów. A nie wiem, czy wiecie, bo teleskop Hubble jest już dosyć wiekowy, bo jego misja trwa już od 26 lat. Oryginalnie została ona zaprojektowana na lat 15, więc nic dziwnego, że urządzenie zaczyna się powoli psuć. Na szczęście kosmiczny teleskop Jamesa Webba pomaga cały czas w badaniu wszechświata. Wydawałoby się, że kupując komputer w sklepie, klient powinien mieć pewność, że zainstalowane na nim oprogramowanie jest w 100% legalne. Cóż, w Europie może i tak jest, ale nie w Azji, a przynajmniej do takich wniosków doszedł Microsoft po przeprowadzeniu małego śledztwa. Koncern z Redmond od dłuższego czasu podejrzewał, że w Azji dochodzi do sytuacji, w których klienci zupełnie nieświadomie kupują komputer z pirackim oprogramowaniem. Aby to sprawdzić, zakupiono w sumie 166 PC-ów z Windowsem w 9 azjatyckich krajach. To, co się okazało, jest szokujące. Na aż 83% komputerów kupionych od maja do lipca 2018 roku odnaleziono bowiem pirackie oprogramowanie. Kiedy przyjrzeć się poszczególnym krajom, sytuacja jest jeszcze gorsza, ponieważ wszystkie egzemplarze, tzw. 100% nabyte w Korei Południowej, Malezji, Wietnamie i Tajlandii, miały na pokładzie nielegalnie zainstalowane oprogramowanie. Mary Yo z Microsoftu informuje, że w samych tylko Indiach aż 85 urządzeń ma nielegalnie zainstalowane oprogramowanie i uwaga, może mieć na pokładzie luki, umożliwiające m.in. kopanie kryptowalut bez wiedzy użytkownika. W praktyce oznacza to, że właściciel urządzenia nie jest bezpieczny już od pierwszego włączenia i podłączenia go do sieci. Z jednej strony próba jest zbyt mała, by popadać w panikę, a do tego nie wiadomo też, w jaki sposób Microsoft wybierał sklepy i sprzedawców, u których kupował komputer z Windowsem. Ale z drugiej strony jednak ja zastanowię się dwa razy, nim zamówię coś z Azji. A teraz czas na rozmowę.
Mam nadzieję, że podobał Wam się szybki przegląd newsów ze świata IT. A dzisiaj mam dla Was małą niespodziankę, bo przed nami gość, a dokładnie goście. Nie jeden, a dwóch. Moi drodzy, Jakub Henke, tak zwany Ptysiu, oraz Łosiu, czyli Tomasz Łoś. Dwóch streamerów prosto z polskiego YouTube'a, Twitcha i nie tylko. Witajcie panowie, witam was serdecznie. Cześć, cześć. Słuchajcie, zapraszam was na gorące krzesła, a dzisiaj mam też dla was małe niespodzianki. Panowie, dwójka, no powiedzmy, dużych streamerów, dużych powyżej 100 kg. To na pewno. Panowie, słuchajcie, jak zacząć swoją przygodę ze streamem, ze streamowaniem, co jest najważniejsze w streamowaniu oraz jaki sprzęt? Co jest najważniejsze? Na pewno kontakt z widzem, bo po to to robisz, żeby mieć kontakt jakiś z fanami, z widzami. Pozytywne nastawienie, emocje, bo tak naprawdę ludzie oglądają nas po to, żeby my dajemy jakby rozrywkę, jakąś odskocznię po pracy, po tych wszystkich problemach. Dobry humor. A ze sprzętowo to na pewno mocny procesor, żeby uciągał streama. Ja mam tak, że streamuję na jednym komputerze, puszczam stream. Na drugim mam drugi taki naprawdę kombajn do gier, żeby wszystkie, nawet najnowsze gry, które nie są dobrze zoptymalizowane, żeby mogły chodzić na pełnych obrotach, na maksymalnych ustawieniach, żeby to ładnie wszystko wyglądało, fajnie chodziło. Żeby się nic nie zacinało, no to musi być na pewno mocny procesor, dużo RAMu i bardzo mocna grafika. Łosiu, to dla ciebie? Ja ze swojej strony powiem troszeczkę od jakby z innego punktu widzenia, że jeśli człowiek podejmie decyzję o tym, że chciałby to robić, to jak to zacząć robić? Jak najszybciej. Ja osobiście długo się wahałem, a potem sobie pomyślałem, kurczę, co przez ten stracony czas mogłem zrobić? Tak więc przede wszystkim trzeba się zastanowić, czy jest to coś dla nas, bo to jednak jest temat bardzo wymagający. Nie? Wymaga bardzo dużej regularności, tego, że trzeba różne rzeczy poświęcić. No i wszyscy życie zajmują, prywatne no, zwłaszcza. Zostaw ten komputer, Łosiu, coś tam. Potem się okazuje, że mimo tych wszystkich przeciwności, jeśli w to wchodzimy, to pojawia się naprawdę fajny czas, poznaje się mnóstwo fajnych ludzi. No i którzy mają tą samą zajawkę, właśnie. Tak, tak więc sprzęt to jest jedno, wytrwałość i chęć robienia tego i oczywiście nie zniechęcania się, to jest drugie. Jak są gorsze chwile, bo to jest chyba u każdego, że są takie wzloty, upadki, raz jest lepiej, raz gorzej i to nie można się nigdy poddawać. Ja mam po prostu tak, że ja to uwielbiam robić i czy ja będę miał 50 czy 1000 osób, to ja i tak to będę robił. To każdy z nas chyba musi już robić, bo to lubi, bo tak naprawdę streamując dzień w dzień praktycznie, to trzeba to lubić, no bo nie jesteś w stanie siedzieć 8 czy 10 godzin czasami na streamie i udawać, no nie jesteś w stanie, to widać te emocje od razu, a jak siedzisz po prostu, bo to lubisz, bo to kochasz, no to widać to od razu po tobie i też tą jakby energią zarażasz tych ludzi. Panowie, ale wiem też, że testujecie sprzęt, lubicie, uwielbiacie testować sprzęty, lubicie niszczyć sprzęt. Ty się tu już w ogóle. Ty już wiem. Ja wiem. Wy nie jesteście tutaj. Ja znaczy, mam dar do tego. Nie jesteście tutaj przypadkowo. Specjalnie do was zadzwoniłem, poprosiłem o to, żebyście przyjechali dzisiaj, bo mam dla was pewną niespodziankę. O tym dowiemy się już za chwilę, a wy idziecie się tylko przebrać, bo będzie bardzo brudno. Tak więc ruszamy w teren. Wyruszamy w teren. Myślę, że chłopaki pomogą mi dzisiaj coś zniszczyć, bo mamy trzy sprzęty, które podobno są niezniszczalne. Powerbank, jeden dysk twardy od Adaty i jeden dysk twardy od francuskiej firmy Lassie. Jeżeli się pomyliłem w nazwie, to przepraszam. Nasze testy polegają na trzech różnych konkurencjach, czyli na początku upadek, potem zamoczenie, a na samym końcu zobaczycie. Ruszajmy. Jest tylko mała kwestia. Ruszyliśmy już na zdjęcia, ale słuchajcie, panowie, mamy dyski otworne na wszystko, nie? Na wszystko. Na wszystko. Ja bym sprawdził, jest deszcz. Mamy samochód. Mamy samochód. Z paką. Tylko teraz tak, my mamy otworne na wszystko, podobno. Ty masz podobno otworne na wszystko, ty nie masz... A ja mam tylko na deszcz, więc chyba go oszczędzimy w tym momencie. W tym momencie tak, na razie. A nasze możemy ze spokojem, niech nurkują, mamy ze ślepki. Zobaczymy, czy wytrzymają, czy... Paka z wodą, paka z wodą. No to co, no? Zrobimy ekstremalny test. Ale czekaj. Co? To ruszamy dalej. Sprawdźmy, czy żyją, nie? Przeżyły?
żyją jeszcze, zobaczmy. Słuchajcie. Głośno sięgniesz, bo... Przyjechaliśmy na drugi etap naszych testów, czyli piękny plac budowy. Co może być lepszego niż plac budowy na testowanie dysków, które... Za gruby jestem. Trzeba przetestować, ale... Łosiu, gdzie jest twój? W aucie. No to wyciągaj. Dyski przeżyły? Przeżyły. Ten wszystko okej. Okay. Twój? Czekaj. Działa lampka? Działa. Światełko jest. To co? Testujemy w błotku. Pod koła? Na początku może gdzieś rzucimy. To panowie, co tam u was słychać, nie? Tak... Dobrze. Dzisiaj fajnie, nie? Ja chyba muszę poprawić. Ale na barana ci wskoczę. Dodusimy jeszcze. Prawie śmieszne. Się udało. Nie wierzę, że to przetrwają. Nie ma litości, chłop. Jak tam panowie? Zepsułem? No bo ten mój to chyba się... A nie. Czekaj, ej! Patrz, jest cały. O, umyją się. To co? To my widzimy się za chwilę na kulminacyjnym momencie naszej dzisiejszej rozwałki. Obstawiacie, że który pierwszy padnie? Gdzie jest Łosiu? Tu jestem, Łosiu. A co będziemy robić? Już mogę wam zdradzić. Jedziemy na strzelnicę. Moi drodzy, jesteśmy już na strzelnicy. Dwa dyski, jeden powerbank. Umyte, gotowe, wysuszone, znaczy podsuszone, bo to było niezłe. Dwie rzeczy na pewno podłączymy, trzeciej nie bardzo. Na pewno bałbym się włączyć w tym momencie do komputera nasz dysk 2 TB daty. Jest strach, powiem szczerze, bo obudowa cała się wgiotła, cały się zalał. No i, nasze gniazdko jest zgniecione, także nawet nie będziemy w stanie wsadzić tutaj przewodu. Powiem szczerze, że trochę się zawiodłem. Podsumowanie jeszcze zrobimy na spokojnie, ale nie oszczędzimy tego dysku. Dokończymy to, co zaczęliśmy, czyli totalną destrukcję. No i teraz twój dysk. No muszę przyznać, że... Lassie, francuski. Tak jest. Całkiem niezły, chociaż trzeba przypomnieć, że ma tu wytrzymałość tylko wyłącznie 1 tony. Tak. A i wygląda całkiem nieźle. Wygląda całkiem nieźle, muszę przyznać, że... Sprawdźmy od razu, czy... Mówi się, że duży może więcej, a w tym przypadku mały może więcej. Na szczęście przypinamy go do komputera Kuby. Na swojego to bym się bało. Ja też, nie odważyłem się. O Jezu, o Jezu! O! Zadzwoniło coś. O! Co ty mówisz? Jeszcze jak piasek zazgrzytam. Co ty, poczekaj, daj mu się skonfigurować, jeśli oczywiście jest. Rozłącz go jeszcze raz, podłącz może. Uwaga. W szoku jestem. Ale słychać, że pracuje. Mhm. Ale słychać, że próbuje pracować. Próbuje pracować. Mi się wydaje, że może tak jakby... że doszło do jakiegoś uszkodzenia w środku. Natomiast no, zasilanie idzie tylko do... W takim razie nie działa, niestety. Przegrał. Znaczy, przegrał, nie przegrał. Tego w ogóle nie podłączymy. No tego nie podłączymy nawet. Tak jest. Ale słuchajcie... Tak solidnie... To jest wielka niespodzianka. To jest wielka niespodzianka. On będzie działał na moje. Bo nie widać śladów z zewnątrz. Działa. Ładuje. Jest, ładuje. Słuchajcie, 77% pewnie za chwilę wskoczy. Tak czy inaczej, my idziemy strzelać, żeby dokonać totalnej destrukcji. A z czego będziemy strzelać? Panowie, wiecie czy nie wiecie? No, ja bym chciał Zaka.
Gorąco mi się zrobiło. No, co to? A, dobra, nie, ale dobra, tak serio. Panowie, spodziewaliście się tego? Powiem szczerze, nie. Trochę jestem też zaskoczony i zawiedziony pewnymi produktami, bo dysk, ten nasz Data, tak? Co mieliśmy, ten mój gruby pancerny. Obstawiam, że będzie najtwardszy, tak naprawdę uległ pod nawarą, ale miło zaskoczył z kolei na szczelnicy, no, gdzie zatrzymał kulę, że może służyć jako kamizelka kuloodporna. Dokładnie tak. Ja ci powiem, że mnie najbardziej zaskoczyły fajerwerki, bo no, Sylwester, fajerwerki też w ogóle. Sylwester dopiero pod koniec roku, jak co roku zresztą, ale też muszę przyznać, że robi wrażenie, bo ja oglądałem swego czasu testy broni, co one tam potrafią pociski z różnych tam arsenałów przebić. No i nie spodziewałem się, że dysk zatrzyma kulę, czyli jak się gdzieś wybierasz i masz przy sobie ten dysk i to wiesz, że jesteś bezpieczny przynajmniej z tego kierunku. Natomiast jestem rozczarowany, że auto go tak rozjechało. No 3 tony, kurde, robią wrażenia. Tu się okazuje, że koniec. Ale też dobrze się trzymał ten Francuz przez jakiś czas. Nic po nim nie było widać. Nie było widać, ale... czekajcie, ale... nim zaczniemy dalej, przypomnijmy widzom, o co dokładnie chodziło. 2 dyski twarde, 1 powerbank. Podobno wytrzymałe na uderzenia, na obrażenia, wytrzymałe na wiele. My w trójkę zrobiliśmy dzisiaj hardkorowe testy. Umówmy się na początku, wytłumaczmy coś, że takie testy nie robi się codziennie. Te sprzęty też nie są po to stworzone, żeby wytrzymać te testy. My robiliśmy to specjalnie, żeby specjalnie je zniszczyć. Zacznijmy od początku. Wpadliśmy na szalony pomysł na to, żeby wrzucić na pakę naszego pick-upa i trochę je, powiedzmy, poturlać. To jest coś, co te dyski powinny wytrzymać i moim zdaniem wytrzymały 100%. Wytrzymały, to był taki test wstrząsów, gdzie ten, no, tak naprawdę te dyski są gdzieś narażone, jak mam gdzieś w plecaku, to są dyski przenośne, więc no... Myślę, że zadanie wytrzęśliśmy swoje... je maksymalnie, jak się dało, bo tak, nawet i po drodze, po tych jakichś tam garbach, po tym wszystkim świetnie to wytrzymały. Nawet były w deszczu, gdzieś tam namokły, też było wszystko okej z nimi. Potem udaliśmy się na plac budowy. Plac budowy był już takim, powiedzmy, hardkorowym testem. Okej, okay, umówmy się, że te sprzęty mogą tam gdzieś trafić kiedykolwiek. No tak. Mogą, ale, że ale... specjaliści coś kupują, powiedzmy, dane sprzęty po to, żeby wytrzymywały. Ale to woda, pył, kurz. Tam. Ekstremalne warunki, bo z drugiej strony czasami się zdarza, że nosisz taki sprzęt w plecaku, plecak zacznie przeciekać, coś tam zamoknie, więc tutaj jakby jak najbardziej. Natomiast to, co to było na placu budowy, to już jest wyczyt. No to już był hardcore. To był hardcore. Raczej nie bierzesz dysku, nie rzucasz pod samochód, który no, zaczyna... Skałże... No, umówmy się, że tak. I nie robisz z nim zrywów i nie hamujesz to na już dysku. To już nie są tak zwane przypadkowe uszkodzenia, tak? To były specjalne uszkodzenia, no, zaplanowane. I... Ale są zaskoczenia pewne przy tym teście, słuchajcie, bo nie wiem jak wam, ale... Powerbank w ogóle świetnie zaskoczył, nic się nie stało. Ten dysk, który ty miałeś, ten pomarańczowym tym. Ten srebrno-pomarańczowy. Tak, no tutaj się wyjęła obudowa, on co prawda nie ruszył po tym przejeżdżaniu, ale mam wrażenie, że jakby troszeczkę lżej go potraktować, to już byłby... Tak, chodziłby, ale czy pan nie mógł wystartować, że ten dysk, on miał napisaną odporność do 1 tony, tak? Do 1 tony, a auto ważyło prawie 3. Tak, więc 3 razy. No, tak... prawie 3 na z 3, no to tam ponad 3, no, więc... Może być ponad 3. Wciągnąłem dwóch już tam. Więc ten, co ja miałem, ten, on też mógł nie wytrzymać, bo mogliśmy tam wagę delikatnie przekroczyć. Druga sprawa też, jak przy hamowaniu, czy przy ruszaniu gdzieś tam też ten nacisk jest... Te siły inne są i naciski większe, więc na piachu też on, na asfalcie czy na czymś można by było po nim pewnie przejechać, a tu jednak na tym piachu on się jakby dostosował do tej opony. Macie jak na dłoni pokazane, dlaczego z bateriami nie powinno się wsiadać do samolotów, nie powinno się strzelać, wrzucać do ognia. Efekt będzie taki sam. No. A efekt był całkiem wybuchowy. I tak mieliśmy dużo szczęścia, że robiliśmy w tym miejscu, to w miejscu, które było dobrze dostosowane. Tak. Tam wentylacja. Specjalnie przygotowane gaśnice, przygotowane podłoże mokre, tak, dokładnie tak. A jeśli na przykład jesteśmy w samolocie, gdzie no, nie otworzysz okna, jak to, to nie, jest to szczególnie. Otworzysz, tylko już się zamkniesz. Tak, nie masz czym zagasić tego. Tak, to tak, więc dlatego no, ja zacząłem rozumieć, bo wiesz, widziałem kiedyś filmiki w internecie, gdzieś tam jakieś takie nakręcone z daleka, a tutaj po raz pierwszy miałem okazję obcować, czyli wiesz, te chemikalia, to wszystko, no jak się uwolniło, jak to się paliło, bo tak groźnie, naprawdę zgaszenie, się palić, zgaszenie tego, zgaszone, za chwilę znowu się rozpalało, zgaszenie i tak tego było kilka razy. Najlepsze jest to, że w tym wszystkim Adata zatrzymała pocisk.
A data, tak. Jak kamizelka kulotworna. Właśnie to jest, mogliby się producenci na niej wzorować. I to jest taka kwestia. Dysk nie wytrzymał naporu samochodu, ale pocisk... Zatrzymał kulę. Zatrzymał lecącą kulę. No i to jest ciekawostka, nie? Ja tego się nie spodziewałem wcale. Myślałem, ja też, ale mówię, on bardzo fajnie, solidnie wyglądał, tylko w tej obudowie właśnie przez to, że ona chyba tak była wciskana, jak patrzyliśmy właśnie te rowki, że gdyby ona była gdzieś tam zabudowana, jakoś albo połączona jeszcze. Bardziej salona to by wytrzymało. Salona mi się też wydaje, żeby to auto wytrzymało, ale to, że kulę zatrzymał, naprawdę w szoku jestem. I tu jednak gdzieś tą wytrzymałość on ma. Tu może jakieś tam w tej obudowie. Czyli delikatnie. To są tak naprawdę może dyski kuloodporne. To jest tak właśnie jest. Czas, żeby producenci dysków twardych wprowadzili nową kategorię. Zastrzelmy to, tak? Panowie, słuchajcie, dzięki wielkie za dzisiejsze odwiedziny, za wspólne testy. Mam nadzieję, że wam się podobało. No mam nadzieję, że widzom też się podobało, bo było co oglądać. Dziękujemy również. Dzięki, Kuba. Widzimy się na streamach. Żeby miło, miło było coś zepsuć. No i widzimy się na streamach. Zapraszamy. Słuchajcie, dzięki wielkie. Po kolei. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku Technologiczne. W dzisiejszym wybuchowym odcinku Technologiczne. Przypomnijmy sobie jeszcze raz ten piękny moment. Na więcej takich atrakcji zapraszam już Was w przyszłym tygodniu. Tak więc, do zobaczenia.